Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie poranka jest pani Iwona Borchulska, rzecznik Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i przewodnicząca zarządu regionu śląskiego tego związku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Chyba nikogo nie dziwi ta wizyta, bo dzisiaj pielęgniarki będą strajkować przez 2 godziny od godziny 11. Panie zapowiadają, że odejdą od łóżek na te 2 godziny, od łóżek pacjentów. No to na początek pytanie, jak w naszym regionie, w województwie śląskim ten strajk będzie przebiegać? U nas w regionie strajk będzie w 10 placówkach, dlatego że mamy problemy z podpisaniem protokołów rozbieżności. No wiadomo, że to jest procedura długa, pracodawcy boją się. Bo strajk ma się odbywać w tych szpitalach, w których właśnie protokół rozbieżności został podpisany, bo tak de facto waszym... Podpisany i jest się na etapie mediacji, które nie rokują rozwiązania, więc to dopiero daje prawo do 2-godzinnego ostrzegawczego. I mówimy... No właśnie, bo postulaty są... Przepraszam, jeszcze tylko wejdę w słowo, pod adresem rządu, ale no, tam się strajk odbywa, gdzie z dyrekcją szpitala nie doszło do porozumienia. Tak? Postulaty są do pracodawcy, ale rzeczywiście te, które są zwiększeniem wynagrodzeń, są do rządu, bo no, powiedzmy szczerze, pracodawca nie będzie miał zwiększonego kontraktu czy ryczałtu, to nie będzie miał pieniędzy na podwyżki. My też wiemy od lat, to już jest nasze doświadczenie, że jak my czegoś nie mamy zapisanego w prawie konkretnie, no to tak z racji tego, że nas nie ma, nie dostajemy pieniędzy. Zawsze wszyscy mówią, że jest nas dużo i gdzieś tam można ewentualnie ograniczyć ilość pielęgniarek i położnych zatrudnionych na odcinkach. Powiedziała pani w takim razie, że w tych szpitalach, w których nie ma podpisanych protokołów rozbieżności, czyli ile tych szpitali u nas w województwie jest i co to będzie oznaczało w praktyce, że o 11 pielęgniarki odejdą na 2 godziny od łóżek? To znaczy, że 10 będzie to w formie strajku. Odejdą. Oczywiście my zawsze zabezpieczamy najciężej chorych. Onkologia i OIOM i dzieci to są obszary nietykalne. Niektórzy nam zarzucają, że to jest błąd, że powinniśmy o bardzo ostro, ale no, my jesteśmy pielęgniarkami, mamy etykę i ci najsłabsi muszą być chronieni, żeby im się krzywda nie stała. W 64 placówkach będzie protest. Będą, oczywiście w tych 10 też będą nosić koszulki taką, jaką ja dzisiaj przyniosłam, żeby się zaprezentować. To jest nasz kolor, zawsze pokazujemy. Kto nie widzi, chociaż naszą rozmowę można zobaczyć potem na naszym kanale YouTube'owym, czy na naszej stronie, czy też po 10 w telewizji TVT, to tylko powiem, niebieska koszulka z napisem protest. Tak jest. Tam, gdzie tych koszulek nie ma, będą czarne. Rozdajemy ulotki do pacjentów, żeby popatrzeli, jaką mamy tragiczną, już katastrofalną sytuację, jeżeli chodzi o kadrę pielęgniarek i położnych. Położnych troszkę jest lepiej, ale nie dużo. Oplakatowujemy, ewentualnie zbieramy się w salach konferencyjnych. I jest jeden protest pod Spodkiem, bo to jest takie nasze miejsce, które zna cała Polska. Tam się zbiera międzyzakładowa organizacja w Katowicach, czyli przedstawicielki. Przypomnę akcję z 2015 roku. Była taka akcja nasza, kto zrozumie ciszę. Wydawało nam się, że przez ten przekaz, no przede wszystkim politycy rządzący, bo oni układają akty prawne dla nas i zabezpieczają nam środki, zrozumią to, że zaczyna być cisza na oddziałach związana z brakiem personelu. Tam, gdzie będzie odbywał się strajk, gdzie panie odejdą na 2 godziny od łóżek, ktoś was zastąpi? Czy was to jakby nie bardzo interesuje, to jest zmartwienie dyrekcji? Nie, zawsze nas interesuje, zawsze jest oddziałowa, która koordynuje tą akcją. Ona nawołuje pielęgniarki, jeżeli się coś dzieje i nie wierzę w to, że ktoś nas zastąpi. Być może ktoś pomoże, ale nie sądzę, tym bardziej, że tak naprawdę popierają nas też lekarze, fizjoterapeuci. I też taka jest prawda, być może nasza słabość, ale chyba ona się przekłada w poparcie naszych pacjentów w społeczności na drugie miejsce zaufania do tego zawodu. I że nie potrafimy zrobić tego tak rzeczywiście na ostro, odejść, żeby nas to nic nie interesowało. No, taki zawód, bo
też nie chcielibyśmy, żeby nasze protesty odbiły się na pacjentach i na ich życiu. Chcemy jednak uruchomić myślenie i o tym, że no kiedyś będzie to, bez względu na to, czy my protestujemy, czy nie, będą takie sytuacje, bo już nie ma pielęgniarek. Wskaźniki pokazują, że w ciągu 5 lat będziemy musieli na naszym Śląsku i Zagłębiu zamknąć połowę szpitali. Pani wspomina o drugim miejscu w tabeli zaufania społecznego. Rzeczywiście na ulotce, którą od pani dostałem, którą tu pokażę do kamer, kto naszą rozmowę będzie oglądać później w internecie albo w telewizji TVT, to zobaczy. Takie ulotki panie rozdają dzisiaj. I tu no właśnie taka tabela badania opinii publicznej, jeśli chodzi o zawody, które najbardziej poważają Polacy. Na pierwszym miejscu strażacy, na drugim miejscu pielęgniarki. Nie obawiacie się, że, chociaż pani mówi o tej odpowiedzialności, o tym, że nikomu się nic nie stanie, ale że jak zawsze przy takich strajkach w środowisku medycznym, czy wśród nauczycieli są głosy, że nie powinno się, że w tym zawodzie nie wolno odchodzić od łóżek. No tak, tylko co mamy robić? Proszę zwrócić uwagę, że dopóki protestowałyśmy, a protestujemy, to też jest na tej ulotce od 99 roku, mówimy o złej sytuacji, nikt na to nie zwraca uwagę. Jak ogłosimy strajk, chociaż on w tej chwili to jest taka pierwsza fala, 10% na przykład na Śląsku, zaczyna się problem stać bieżącym problemem. Media się zaczynają interesować, politycy też. No czuć, widzą panie, większe zainteresowanie, zwłaszcza ze strony polityków, a zwłaszcza tych, którzy coś mogą zmienić? To znaczy zawsze to jest tak, że do nas zgłaszają się w przypadku akcji protestacyjnej ci politycy, którzy akurat nie rządzą. I to jest zasada. I myślę, że to jest skutek też tego, co w tej chwili mamy. I jest procedowana ustawa. W tej ustawie jest dużo niekorzystnych zapisów dla nas, a przede wszystkim nie ma zapisu, który zmobilizuje młode kobiety, mężczyzn do tego, żeby iść do tego zawodu. Mówi pani o zapisie finansowym zapewne, tak? Dokładnie tak, a szczególnie po tym okresie covidowym, bo no tu się też okazało, że ten zawód jeszcze jest niebezpieczny. Mamy też duży wskaźnik umieralności przecież w grupie lekarzy i pielęgniarek, bo tak naprawdę tutaj mamy 150 ponad pielęgniarek i pod 150 lekarzy, ponieważ no tak naprawdę na COVID umierali ludzie starsi. A my mamy takie średnie wieku w Polsce. No niestety na Śląsku okazało się, że mamy najwyższą średnią pielęgniarek. Średnia krajowa jest 53 lata, natomiast na Śląsku jest 54,5. No i to też wskazuje na duży problem. Jak ja zobaczyłam wskazania na pracę 1800 osób w województwie śląskim powyżej 70 lat, no to ja nie wiem, chyba wszyscy powinni być przerażeni. Poza tym jeszcze najbardziej, jakie mnie zszokowały wyniki analiz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, to że średnia umieralności kobiet w Polsce jest 81,8, natomiast pielęgniarek jest 65,5 roku. Czyli tak naprawdę rząd, jaki on by nie był, musi się pochylić i to jak najszybciej w stronę pielęgniarek, bo no my nawet nie jesteśmy kosztem dla państwa, bo nie dożywamy w dużej części emerytur. Zwracają uwagę komentatorzy na to, że to jest pierwszy tak duży strajk po prezentacji Polskiego Ładu, w którym rząd obiecał zwiększenie środków na służbę zdrowia do 7% PKB i obiecano też wyższe pensje dla pielęgniarek i zawodów medycznych. Wprowadzimy szybką ścieżkę wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie, tak czytamy w tym dokumencie. To nie budzi waszej nadziei? Nie, dlatego że my już obserwowałyśmy sytuację, jak dostaliśmy te pieniądze tak zwane zembalowe, tak? To był duży zastrzyk finansowy dla pielęgniarek. Teraz 1600 zł chyba miesięcznie, tak? Od 2015 roku. Od 2015, tak, tak. I wiem, że panie się boją, że z końcem czerwca stracicie te pieniądze. Boimy się, bo są złe zapisy w ustawie, która jest w tej chwili procedowana. I widzieliśmy, jak zaczął się tak zwany czas ministra Szumowskiego, będę tutaj mówić czasami, i było podpisane porozumienie z pielęgniarkami, gdzie mieliśmy po trochu dochodzić do rozwiązań, tam była zwyżka później na koszty pracodawcy tych środków, to koleżanki, które
no nie pracowały w zawodzie, pomału wracały do tego zawodu. Ale niestety COVID to wszystko przerwał, bo te koleżanki, które w dużej części, które już miały wiek emerytalny, też przed tym COVID-em schroniły się na emeryturę. Więc absolutnie nie mamy na rynku, powiem tak, pielęgniarek, które mają prawo wykonywania zawodu lub mają je nieczynne i wracają do zawodu. Ale takich, które nie wracają, trochę jest, prawda? Bo są takie, które w ogóle nie podjęły pracy w tym zawodzie, mimo ukończonych szkół. Tak, tak. Najgorsze jest to, że my kształcimy kadrę i połowę z nich nie podejmuje pracy w zawodzie. My mamy 5-procentowy wskaźnik pielęgniarek do 30 roku życia, a 6% ma powyżej 70 lat. My już nie mamy nawet zastępowalności w zawodzie i no i myślę, że tutaj no przede wszystkim powinni się za nami ująć pacjenci, bo już czas się bać. Zresztą to COVID pokazał. Ja, jak powstał u nas szpital tymczasowy, to miałam takie moralne wątpliwości, co ja powinnam mówić, bo była tak mała ilość kadry na tak zwanych łóżkach respiratorowych, że my byłyśmy przerażone, tak mniej więcej 4-krotnie mniej niż na oddziałach ojomowych. Natomiast nie chciałyśmy tego upubliczniać, ponieważ bałyśmy się, że pacjenci nie będą wołali pogotowia. I był taki dysonans. Ze strachu przed trafieniem do szpitala. Czy mówić, tak. Mhm. Czy mówić i straszyć pacjentów, czy jednak no, przy tak małej kadrze gdzieś uda się tych pacjentów zabezpieczyć. Ale powiem też, że no, my mamy niechlubny przykład największej ilości zgonów w przypadku COVID-u. I stawiam tezę, myślę, że ktoś to w przyszłości udowodni, że to jest wynikiem tego, że nie mamy pielęgniarek na rynku. Mamy ich o połowę mniej niż kraje europejskie, gdzie ten wskaźnik umieralności był niższy. Tak, tutaj tylko dodam liczbę. Rzeczywiście średnia unijna to 9,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, u nas 5,2. Tak. To tak prawie, kończąc te statystyki. Mniej. Bardzo dziękuję. Iwona Borchulska, rzecznik Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego tegoż dziękuję związku. Bardzo. Dziś od 11 dwugodzinny strajk pielęgniarek ostrzegawczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.